Najwięcej pracy w przygotowanie tego dzisiejszego wydarzenia włożyła zarówno Agnieszka Bińska-Knapik, która przygotowała i zorganizowała. Natomiast do tego trzeba oczywiście wymienić panią Anię Karolkiewicz, panią Alicję Dymitruch, panią Olimpię Kucharską, Tomasza Kanadysa, Bartka Leśkiewicza, Huberta Nużyńskiego, a więc mamy całą masę pracowników, którzy są zaangażowani. Muszę pamiętać również o panu Mariuszu Przeździaku. To wszystko jest z pozoru takie proste i łatwe, ale drodzy państwo, byśmy przerażeni jeszcze kilka tygodni temu, kiedy obserwowaliśmy wyschnięte łąki. Zapytaliśmy siebie, jak to będzie i co będziemy widzieć. Więc dzisiaj przez dobre pół dnia było jeżdżenie po łąkach, zbieranie kwiatów, to po to, żeby wszyscy te wianki mieli z czego bić. Możemy sobie obejrzeć potem w relacji, a noc kupały jest jedna w roku, dlatego tradycyjnie spotykamy się tutaj w Parku Miejskim na naszym pięknym wydarzeniu. Można tutaj nauczyć się wielu rzeczy, między innymi plecenia pięknych wianków, można nauczyć się pracy w glinie, ale również to jest okazja do tego, żeby posłuchać naszej ludowej muzyki. Dziękuję bardzo za zaangażowanie Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury.